Hej, jestem Karolina i w tym materiale opowiem Wam o nierównościach liniowych i układach nierówności też liniowych. Najpierw w ogóle powiedzmy sobie o tym, co to są te nierówności i skąd wiemy, że zadanie, które mamy rozwiązać, jest nierównością. Nierówności charakteryzują się tym, że mają znaczki albo mniejsze, albo większe, albo mniejsze bądź równe, albo większe bądź równe. Czyli jeżeli będziemy mieli jakieś wyrażenie po stronie lewej, a potem któreś z tych czterech i coś po stronie prawej, to znaczy, że mamy jakąś nierówność do rozwiązania. Te nierówności, które nie mają znaku równości, nazywają się nierównościami ostrymi, a te nierówności są nieostre. Przejdźmy do przykładów i zobaczmy, jak tak naprawdę rozwiązuje się te wszystkie nierówności liniowe. W pierwszym przykładzie po stronie lewej mamy x plus 7 jest większe bądź równe piątce. No i jak to rozwiązujemy? Żeby rozwiązać nierówność liniową, musimy doprowadzić takie wyrażenie do postaci, gdzie po stronie lewej będzie sam x, a po stronie prawej będzie jakaś liczba. Czyli tutaj widzimy, że możemy to zrobić w ten sposób, że obustronnie odejmiemy siódemkę z tej nierówności. Czyli x plus 7 odjąć 7 zostanie sam x i 5 odjąć 7 zostanie minus 2. Ale żeby sobie to jakoś zapamiętać lepiej, nie patrząc tylko na to, aha, dobrze, to musimy teraz tutaj odjąć, tutaj musimy też odjąć, tu musimy wykonać działanie, bo z tym się będzie trochę schodziło. Wystarczy, że zapamiętamy sobie, że te liczby, które tutaj wolno stoją, to znaczy są albo połączone z tą naszą niewiadomą, czyli z tym x-em minusem bądź plusem, to one muszą przespacerować na drugą stronę nierówności, ale jak spacerują na drugą stronę, to muszą zmienić swój znak. To znaczy, jeśli są na plusie, to tutaj będą z minusem. Czyli x zostaje, bo jest po stronie dobrej, czyli po stronie lewej. Siódemki już tu nie chcemy, ona sobie pospacerowała na drugą stronę, więc piszemy znak nierówności. Tutaj była piątka i do piątki przyszła siódemka, ale zmieniła swój znak, była na plusie, więc jest teraz na minusie. Dalej przepisujemy, wykonujemy całe działanie. X był sam po stronie lewej, więc zostaje. Znak nierówności się nie zmienia, bo nie wykonujemy żadnych działań. 5 minus 7 minus 2. I jak teraz zinterpretować taki wynik? Czytamy to, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby, które są większe bądź równe minus 2. No dobra, ale jak my mamy to zapisać? Najlepiej zaznaczyć sobie rozwiązanie tej nierówności na osi liczbowej. Zawsze jak zaznaczamy rozwiązanie nierówności na osi liczbowej, musimy po pierwsze znaleźć punkt, który nam określa tą nierówność. W naszym przypadku jest to minus 2. Potem spojrzeć, jak wygląda ta nierówność. Jeżeli to jest nierówność ostra, to wtedy robimy przy tej liczbie, która nam określa nierówność, kropeczkę otwartą, a jeżeli to jest ta druga nierówność, to kropeczka będzie zamalowana. W naszym przypadku mamy większe bądź równe, czyli kropeczka musi być zamalowana, co oznacza, że ta minus 2 też się wlicza do rozwiązania. W tym przypadku minus 2 by się nie wliczała do rozwiązania. No i spójrzmy, jak wygląda ta nierówność i którą stronę od minus 2 musimy zaznaczyć jako rozwiązanie. X muszą być większe bądź równe minus 2. Czyli patrzymy, gdzie są liczby większe od minus 2. No oczywiście po prawo, więc zaznaczamy tą stronę. I to jest nasze rozwiązanie. Rozwiązanie zapisujemy w ten sposób, że x należą, to jest takie śmieszne e. I teraz, jeżeli mamy kropkę zamalowaną, czyli taką nierówność nieostrą, to wtedy musimy domknąć przedział. Minus 2 to leci do nieskończoności, więc tu mamy plus nieskończoność. Przy nieskończonościach zawsze mamy taki nawias gładziutki, taki otwarty. To przejdźmy do kolejnego przykładu. Ten przykład różni się od tego poza znakiem nierówności, także tym, że przy x stoi liczba 3. X nie jest już wyrazem jakby samotnym, tylko jest pomnożony przez trójkę. Jak to będzie wyglądało teraz? Otóż, znowu tak jak poprzednio, najpierw ta liczba, która stoi przy x, musi sobie przespacerować na drugą stronę. Czyli to, co jest z x, zostaje.
Znak nierówności przepisujemy, to co było po prawej stronie przepisujemy. Minus 2 przespacerowało i stało się plus 2. Wykonujemy teraz działanie po stronie prawej. Czyli przepisujemy 3x mniejsze od 6. No ale my chcemy wyznaczyć samego x-a. Zatem musimy pomnożyć naszą nierówność albo przez 1/3, czyli odwrotność trójki, albo po prostu podzielić przez to, co stoi przy x-ie, czyli obustronnie dzielimy przez 3. 3x podzielić przez 3 to będzie sam x, 6 podzielić przez 3 to 2. Znak nierówności się nie zmienia. No i jak to teraz będzie wyglądało na osi liczbowej? Oczywiście tak jak poprzednio, najpierw zaznaczamy liczbę, która określa nam naszą nierówność, w tym przypadku jest to 2. Teraz mamy nierówność ostrą, czyli kropeczka zamalowana. No i która to będzie strona? Wszystkie liczby mniejsze od 2, czyli na przykład 1, 0 i tak dalej, minus 1, minus 100, tak? Czyli wszystkie liczby, które ciągną się od 2 do minus nieskończoności, a bardziej od minus nieskończoności do 2. No i rozwiązaniem naszym będą liczby, znowu będzie x, będzie należało. I teraz zapisujemy rozwiązanie od strony lewej, czyli od minus nieskończoności do 2. Kropka była w tym przypadku, ona wygląda trochę jak zamalowana, ale to dlatego, że wcześniej postawiłam kreseczkę przy 2, ale ona musi być otwarta, tak? Bo mamy znak, mamy nierówność ostrą, czyli do 2 i będzie otwarte. Co będzie z kolejnym przykładem? W kolejnym przykładzie mamy też x-a pomnożonego przez jakąś liczbę, ale to już jest liczba ujemna. No więc wykonajmy najpierw te wszystkie działania, które wykonywaliśmy na początku, czyli wszystko z x-em zostaje, szóstka po swojej stronie zostaje, czwórka do niej przychodzi z minusem, czyli mamy minus 2x większe od 2, no i musimy to podzielić przez to, co stoi przy x-ie, czyli przez minus 2. I uwaga, minus 2x podzielić przez minus 2, oczywiście x. 2 podzielić przez minus 2, minus 1. A co się dzieje ze znakiem nierówności? Jeżeli dzielimy przez liczbę ujemną, czy mnożymy przez liczbę ujemną, to wtedy znak nierówności odwraca się w drugą stronę. Teraz mamy już gotowe rozwiązanie, wystarczy, że zaznaczymy je na osi. Czyli oczywiście na początku minus 1, minus 1, może napiszę drugim mazakiem, będzie trochę lepiej wyglądało, bo za bardzo to rozmazałam. Minus 1 określa naszą nierówność. Mamy nierówność ostrą, czyli kropka będzie otwarta. W którą stronę? W stronę lewą, bo x muszą być mniejsze od minus 1. Czyli x należą od minus nieskończoności do minus 1 otwarty. Kolejny przykład jest jeszcze dziwniejszy. Mamy aż 2x, ale mamy ułamki. Jak najlepiej rozwiązać takie zadanie? No, lepiej byłoby się pozbyć tych ułamków. Czyli musimy pomnożyć obustronnie przez taką liczbę, która będzie wspólną wielokrotnością i 2, i 4. Widzimy, że najmniejsza wspólna wielokrotność 2 i 4 to będzie 4. Ponieważ 4 i 4, no 4 podzieli się przez 4, to też możemy w ten sposób rozważać. I 4 podzieli się przez 2, tak? Czyli mnożymy to obustronnie przez 4. Czyli teraz tak, 4 razy 3x plus 1 przez 2, dodać znowu 4, bo mnożymy każdy ze składników lewej strony. 4 razy 2x minus 6 przez 4 większe równe od 4 razy 1. Co teraz się dzieje? Tą czwórkę możemy potraktować jako ułamek 4 pierwsze. Tak samo i tą. Licznik z mianownikiem możemy skrócić. W takim razie skracamy przez 2. Tu będzie 1, tu 2. Tutaj tak samo skracamy przez 4, tu będzie 1 i tu też będzie 1. Zapisujemy, co nam wyszło z tego działania. Już sobie wymnóżmy tą dwójkę przez to działanie i tą jedynkę przez to kolejne działanie. Czyli mamy 2 razy 3x, to jest 6x, dodać 2, dodać 2x i odjąć 6. I to ma być wszystko większe bądź równe 4. No i sumujemy teraz x-y,
Albo zanim sumujemy x, to zostawmy x po stronie lewej, czyli 6x plus 2x zostają po swojej stronie. Znak większe równe, czwórkę przepisujemy i ta dwójka przespacerowała, czyli dostała minusa. Ta szóstka przespacerowała, czyli była na minusie, dostaje plusa. I teraz możemy wykonać działanie. Mamy 8x, jest większe bądź równe. 4 minus 2 to 2, plus 6, 8. Musimy podzielić przez 8 i mamy x większe równe 8. No i jak teraz rozwiążemy, jak wyłuskamy to rozwiązanie? Oczywiście znowu zaznaczamy na osi. I pierwsze, co musimy zaznaczyć? Liczbę, która nam określa nierówność. Czyli, ojejku, 8 podzielić na 8 to jest 1. Trochę oszukałam. Dobrze, że zauważyłam, prawda? 8 x podzielimy na 8 to jest sam x, 8 podzielić na 8 to jest 1. Teraz tak, jedynkę zaznaczamy. Jedynka nam określa nierówność, nie ósemka, tak jak wcześniej napisałam. No i jaka będzie kropeczka? Mamy większe bądź równe, czyli jeżeli mamy nierówność z równością, to wtedy kropka jest zamalowana. No i w którą stronę? X muszą być większe od jedynki, czyli to będzie ta strona. Jak zaznaczamy, jak teraz zapisujemy to rozwiązanie? To po prostu będą wszystkie x należące od jedynki do plus nieskończoności. Przy nieskończoności zawsze ten nawias jest taki gładziutki, a przy jedynce teraz musi być nawias taki domknięty. To teraz przejdźmy do tych układów nierówności. I co to w ogóle jest? Zauważmy, że te układy nierówności składają się z dwóch nierówności, z jedną niewiadomą, czyli z takich, które rozwiązywaliśmy tutaj. Jak je rozwiązać i jak będzie wyglądało rozwiązanie? Czyli musimy po prostu najpierw znaleźć z tej nierówności tego x, potem z tej nierówności x, a później połączyć te dwa rozwiązania. Czyli wykonajmy sobie wszystko naraz. To znaczy, najpierw pierwsza nierówność. X zostawiamy po jednej stronie, znak nierówności przypisujemy 7, odjąć 9. Teraz druga nierówność, znowu x zostaje, znak przypisujemy 3 plus 2. Jak to teraz wygląda? X z pierwszej nierówności są większe bądź równe 7 minus 9, a to jest minus 2. A z drugiej nierówności x są mniejsze od 3 plus 2, czyli 5. To teraz zaznaczmy na osi te dwa rozwiązania. Pierwszą nierówność, pierwsze rozwiązanie określa nam liczba minus 2. Drugą, piątka. Minus 2 jest od tej nierówności. Ta nierówność mówi nam, że rozwiązaniem będą wszystkie liczby, które są większe bądź równe minus 2. Czyli zaznaczamy tak, kropka musi być zamalowana i będziemy brali wszystkie liczby większe bądź równe, czyli te w stronę plus nieskończoności. Z drugiej strony mamy x, które są mniejsze od piątki. Przy piątce musi być kropka w takim razie otwarta i bierzemy wszystkie x mniejsze, czyli w te po lewej stronie, czyli zaznaczymy sobie to w ten sposób. No i co będzie rozwiązaniem? Rozwiązaniem będzie wszystko, co spełnia jednocześnie tą nierówność, jak i tą drugą nierówność, czyli liczby, które są w tej części wspólnej, między minus 2 a 5. Rozwiązanie znowu zapisujemy tak jak poprzednio, czyli x należy i teraz od minus 2 do 5 i lewostronnie domknięte. Przejdźmy do ostatniego układu nierówności. Znowu mamy pierwszą nierówność podobną do tej z czwartego przykładu, czyli znowu musimy znaleźć taką liczbę, przez którą pomnożymy i znikną nam te wszystkie mianowniki. Czyli tutaj moglibyśmy pomnożyć przez największą, ale wtedy nam się szóstki nie skrócą, więc weźmy sobie na przykład 24, bo 3 razy 8 to będzie 24, 4 razy 6 to będzie 24, 2 razy 12 będzie 24, więc wszystko nam się skróci. Więc tu będziemy mnożyć przez 24. No i zapiszmy, jak to teraz będzie wyglądało. 24 razy 5 szóstych x minus 24 razy 1 druga x mniejsze bądź równe
24 razy 3, 8x i minus 24 razy 1 szósta. Co będzie z drugim przykładem? Tak samo jak poprzednio. Wszystko z x zostawiamy, resztę przenosimy na drugą stronę i zmieniamy znak. Znowu wykonujemy działanie to okropne, które sobie zapisaliśmy z mnożeniem. Więc najpierw skróćmy. 24 i 6 nam się skrócą przez 6. Tu zostanie 1, tu będziemy mieli 4. Tu 24 i 2 przez 2, tu zostanie 1, tu 12. Tutaj 24 i 8 przez 8 i tu zostanie 3, tu 1. I 24 i 6 przez 6 i tu zostanie 4. Więc wymnażamy. 4 razy 5 to 20 i mamy jeszcze x. Minus 12 razy 1 razy x i to ma być mniejsze bądź równe. 3 razy 3, czyli 9x i minus 4. Drugą nierówność możemy przepisać lewą stronę, a prawą stronę już z wykonanym działaniem, czyli 20. Tutaj teraz wykonujemy to, co poprzednio wykonywaliśmy w drugiej nierówności, czyli musimy wszystkie x przerzucić na jedną stronę i wykonać działania, czyli mamy 20x minus 12x i jeszcze odjąć 9x, bo z tej strony prawej przeskoczyły na stronę lewą i zmienił im się znak, to ma być mniejsze równe minus 4. No a tutaj już możemy podzielić przez 2. Otrzymujemy x mniejsze od 10. Znak nierówności się nie odwrócił, ponieważ dzieliliśmy przez liczbę dodatnią. Tutaj nierówność już jest jakby do końca rozwiązana, ale musimy się uporać jeszcze z tą początkową. Ile tutaj w sumie mamy x-ów? 20 minus 12 to jest 8 i jeszcze minus 9 to jest minus 1x. Czyli mamy minus x ma być mniejsze równe minus 4. No a tu był x mniejszy od 10. To jeszcze nie jest dokończone. Musimy mieć samego x minus x, czyli dzielimy obustronnie przez minus 1. I minus x podzielić na minus 1 to jest x, minus 4 na minus 1 to 4, a znak nierówności, skoro dzieliliśmy przez liczbę ujemną, musi się odwrócić. X mniejsze od 10 przepisujemy. No i znowu zaznaczamy rozwiązanie na osi liczbowej. Z pierwszej nierówności mamy czwórkę, z drugiej dziesiątkę. Przy czwórce mamy kropeczkę zamalowaną, przy dziesiątce kropeczkę otwartą. Mamy zaznaczyć wszystkie x, które są większe bądź równe czwórce, czyli te na prawo, i x, które są mniejsze od 10, czyli te na lewo. No i znowu rozwiązaniem jest część wspólna. I jak zapisujemy rozwiązanie, to będą po prostu x należące do przedziału domkniętego od minus, przepraszam, od 4 do 10 otwarty. Tak, i tak właśnie rozwiązujemy wszystkie nierówności, układy nierówności i mam nadzieję, że już z tym nie będziecie mieli problemów.